Myślę, że jakimś dzisiaj większym problemem ludzi wierzących jest problem, który byśmy mogli nazwać zanikiem poczucia grzeszności. Czyli pewna taka ślepota duchowa, w której człowiek, patrząc na siebie, usprawiedliwia sam siebie i mówi sobie: przecież nic takiego nie robię. Jestem w sumie dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Staję przed lustrem i właściwie wzruszam ramionami w bezradności takiej, no w sumie jestem w porządku. Ci dwaj niewidomi, którzy idą za Jezusem Chrystusem i proszą Go o to, żeby przejrzeli, wiedzą, że są niewidomi. I my również na rachunku sumienia powinniśmy stawać w takiej postawie człowieka niewidomego. Panie, nie widzę mojego grzechu. Proszę Ci, pokaż mi ten grzech, żebym mógł go Tobie oddać i żebyś mógł mnie uzdrowić. Oby nasze sumienia były prawidłowe, oby nasze sumienia widziały to, czym ranimy miłość, po to, żebyśmy mogli to odrzucić i po to, żeby Bóg mógł to uzdrowić.